Gorąca godzina. Zaprasza Anna Raczyńska. A dziś rozmawiać będziemy o wojnie na górze i na dole, czyli o konflikcie między dużym i małym pałacem oraz groźbie górniczych protestów. I o tym rozmawiać będą goście programu Gorąca godzina. W studiu Bydgoszczy są ze mną pan senator Andrzej Kobiak, Platforma Obywatelska. Dzień dobry państwu. Pan profesor Janusz Golinowski, prodziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry, witam państwa. Pan poseł Jan Krzysztof Fardanowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Pan Michał Grzybowski, Nowoczesna. Dzień dobry, witam państwa. I pan Piotr Hemmerling, członek władz wojewódzkich Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry państwu. Poza panem senatorem, panowie, który kandyduje do Senatu, panowie głosują, kandydują do Sejmu. My oczywiście, panie profesorze, nigdzie nie startujemy. My mamy swoje miejsce. My mamy swoje miejsce jako wyborcy. Państwo zresztą również. Cóż, w imieniu gości własnych wobec tego serdecznie zapraszam radiosłuchaczy, zapraszam również internautów www.radiopik.pl. To nasz adres internetowy. Zapraszamy. Przypominam, że dzisiaj rozmawiać będziemy o wojnie na górze i na dole, a zaczniemy oczywiście od konfliktu między dużym i małym pałacem. Ja przypomnę państwu, że najpierw był problem i zamieszanie wokół Rady Gabinetowej. Teraz również problem i zamieszanie wokół wizyty pani minister Teresy Piotrowskiej w kancelarii pana prezydenta. Jest pytanie, czy nasze elity mają jakiś kłopot z procedurami, z zasadami dyplomacji, czy po prostu nie mają one znaczenia w sytuacji, kiedy 25 października jest już niebawem? No myślę, że po raz pierwszy jest taka sytuacja, że nowy prezydent nie chce spotkać się z premierem. To rzeczywiście i w Polsce, chyba w Europie jest zjawisko nienormalne. Szkoda, że nie potrafimy rozmawiać, nawet jeżeli się różnimy. Czy to w rewanżu pani minister nie chciała się spotkać z panem prezydentem? Nie, nie sądzę. Myślę, że rzeczywiście czekała na komplet informacji, bo przecież obrady trwały dalej. Panie pośle, pytanie do pana Jana Krzysztofa. Mówi pani, że elity mają problem. Ja myślę, że problem ma pani Kopacz i Platforma, ponieważ próbuje grać bardzo zgraną płytę. To, co się niestety udawało z Lechem Kaczyńskim. Ja byłem doradcą Lecha Kaczyńskiego i wiem, ile go to kosztowało. Próba spolaryzowania. Agresja wobec prezydenta, ten cały przemysł pogardy, który wtedy się rozwinął. Atakowanie, złośliwości, które nie powinny mieć absolutnie miejsca na tym poziomie. Nigdzie nie powinny mieć miejsca, ale na pewno nie na tym poziomie. Nie wiem, nieudostępnienie samolotu prezydentowi, kwestionowanie jego udziału w szczycie europejskim. I rzeczy podłe i niskie. I próbują robić to samo z panem prezydentem Dudą, ale to nie wychodzi. To jest człowiek po pierwsze bardzo opanowany, a drugi chyba doskonale rozumie, jakimi zgranymi kartami, znaczonymi kartami będzie grała pani Kopacz. W związku z tym z równowagi się nie daje wyprowadzić, a będzie twardo egzekwował również swoje kompetencje. Panie pośle, pański kolega, konstytucyjne. Pański kolega profesor Bugaj, który był również doradcą pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w wywiadzie zapytany o ten problem, odpowiedział nieco inaczej. Powiedział, że zaczęło się od pani premier Ewy Kopacz, która próbowała wciągnąć prezydenta Dudę w pułapkę Rady Gabinetowej i na kilometr widać było, że ona przed kamerami chciała udzielić prezydentowi korepetycji i zadeklamować, jacy to ministrowie są dzielni i nadzwyczajni. Duda słusznie się na to nie zgodził. Ale teraz pan Duda idzie tą samą ścieżką, którą szła Ewa Kopacz. Zastawia pułapki na rząd. Prezydent wzywa na dywanik. Moje podejrzenie jest takie, że pani minister Teresa Piotrowska została w takich właśnie okolicznościach zaproszona. Dobrze jednak, że nie poszła na spotkanie z prezydentem. Przepraszam, tak, odmawianie głowie państwa byłoby w mojej ocenie wątpliwe w świetle konstytucyjnym. Tu jest pomyłka, dobrze, że jednak, że poszła na to spotkanie w ostateczności. Tak, bo konstytucyjnie jest do tego zobowiązana. No więc pan Bugaj potwierdził to, co ja mówię. No pani Kopacz próbowała prezydenta w jakąś pułapkę zastawić. Ale twierdzi, że prezydent robi teraz to samo. Nie, myślę, że prezydent nie widzi powodu rozmowy z panią premier, bo przecież szczegóły negocjowała pani Piotrowska i to nie było następnego dnia żadnej kontynuacji ustaleń. Ustalenia zapadły wtedy, kiedy była pani
minister Piotrowska i przecież była z upoważnienia rządu. Ona nie pojechała tam jako osoba prywatna z Bydgoszczy, tylko pojechała jako minister konstytucyjny i ustalała. I to, że prezydent chciał się dowiedzieć, co się dzieje, jakie zostały podjęte ustalenia, jakie toczyły się rozmowy, jest rzeczą absolutnie logiczną. Podobnie jak w sprawach obronności pyta ministra obrony narodowej. To chyba trudno się dziwić, że pyta tego, który się fachowo ma jakimś obszarem Pan zajmować. Michał Grzybowski, Nowoczesna. To znaczy ja powiem tylko tyle, że znaczy mi to generalnie przypomina zabawę takich małych dzieci. Tak? Jednak ktoś na kogoś chce przygotować jakąś zasadzkę, ktoś chce kogoś na coś złapać. A przecież prezydent Duda powiedział, że jest prezydentem wszystkich Polaków, więc jakby przynależność partyjna w tej chwili, czy on, jak wiemy, że wywodzi się z PiSu, ale jakby w tej chwili... Ale on chce rozmawiać z Platformą, to nie to, ale ja on chce inaczej. Rozmawiać z Platformą, ja tak, więc znaczy, to nie jest tak, gdybym, że kwestionuje. Ja przełożę przez swój pryzmat. Gdybym ja był prezydentem, został wybrany, bez względu z jakiej opcji, to pierwsze, co bym zrobił po jakby zaprzysiężeniu mojej osoby, poprosiłbym o spotkanie premiera, marszałka Senatu, marszałka Sejmu, że jakby najważniejsze osoby w państwie i porozmawiał o problemach. A tutaj w tej chwili, według mojej oceny, trwa gra polityczna. Pan Piotr Hemmerling, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Panie redaktor, wydaje się, że problem mamy wszyscy. No niestety jesteśmy wszyscy świadkami takiego żenującego spektaklu, takiej przepychanki, która na pewno nie przystoi. Obywatele obserwują tą przepychankę z takim naprawdę sporym zażenowaniem. Trudno powiedzieć, która ze stron ma rację, pewnie prawda leży gdzieś po środku. Niestety mści się to, że kompetencje prezydenta w zakresie sprawowania władzy w stosunku do ministra spraw zagranicznych, czyli ministra obrony narodowej, nie są do końca sprecyzowane. Czyli konstytucja tutaj. Tak, powtarza się historia, którą obserwowaliśmy za prezydentury pana prezydenta Kaczyńskiego. A chcę przypomnieć, że taka właściwa, swobodna czy dobra koabitacja jest możliwa. Przykład z czasów prezydentury prezydenta Kwaśniewskiego, który z profesorem Buzkiem, z premierem umiał ułożyć sobie poprawnie relacje. Panie profesorze. Może rozszerzmy troszeczkę skalę. Ja przepraszam, że będę przez 2-3 zdania abstrahował, natomiast to jest istotne z punktu widzenia jak gdyby naszego podwórka. Po pierwsze, Europa sama się pogubiła w kontekście kryzysu, a kryzys dotyczy emigracji. Europa i pod O tym za chwilę będziemy mówić. Ja bym chciała teraz, żebyśmy... pani Merkel zmienia zdanie co chwilę. Tu się siłą rzeczy przekłada, pamiętajmy, że w Europie w jakiś tam sposób głos ma także pan. To się przekłada na to, co dzieje się na naszym podwórku, uwzględniając drugi aspekt, czyli aspekt wyborczy. Jest to pewna gra, która ma pokazać no, właśnie wcześniej deklarowaną zmianę przez pana prezydenta Dudę, a i też większą asertywność zarówno wobec Unii, jak dotychczasowego układu rządowego. Także ja się temu nie dziwię. W związku z tym możemy deklarować plany, wygłaszać stanowiska, ale to niczego nie zmieni w kontekście rytmu wyborczego, polityki, która teraz się odbywa na naszych oczach i skończy się 25 października. Sądzi pan profesor, że gdyby nie 25 października i gdyby nie wybory, zbliżające się wybory parlamentarne, te relacje układałyby się inaczej? Byłoby to bardziej wtłoczone w pewne rygory dyplomacji, procedur i kontaktów między dwoma ośrodkami władzy? To znaczy ja po pierwsze nie widzę w tym nic zdrożnego. Jest to bardzo często podkreślane przez media. Po drugie uważam, że... Ale co nie jest niczym zdrożnym? Że oczywiście strony się nie dogadują. No to się odbywa wszystko... Na tym polega demokracja pana zdaniem, tak? Nie tyle demokracja, ile nazwijmy to kultura polityczna. No, po prostu nikt nikogo nie obrzuca inwektywami. To jest też istotne. Natomiast druga istotna kwestia, o której którą pomijamy. Pan prezydent Duda szedł z konkretnym przesłaniem zmian i on te zmiany wyraźnie sformułował w sensie strategicznym. To zupełnie nie odpowiada obecnemu układowi rządzącemu. W związku z tym szukanie pól porozumienia, oprócz proszę, dziękuję, uprzejmie kłaniam się, niczego nie zmieni. To znaczy są zbyt duże różnice programowe, aby szukać jakiegoś kompromisu, moim zdaniem, na siłę. Natomiast ten element dotyczący braku porozumienia jest bardzo silnie... Panie profesorze, ale my tutaj nie mówimy o różnicach programowych, bo tego nie oczekujemy, że partie nagle będą zrzekały się swoich założeń
na rzecz adwersarzy politycznych. My mówimy o tym, jak ułożyć sobie relacje, żeby sprawy, które są istotne, także dla wizerunku państwa. Myśmy sporo ostatnio mówili o wizerunku, prawda? Panie redaktor, pan pamięta burza, że wizerunek, panie że trzeba redaktor, zadbać. Ja myślę, patrząc na... Pan profesor ma rację. Europa na się państwa pogubiła, ościenne, my... Proszę spojrzeć na Czechy, proszę spojrzeć na Węgry, proszę spojrzeć na Słowację. Ja, i co tak pan jak mówię, ale co pan widzi? Co ja widzę? Europa się pogubiła także wewnątrz tych poszczególnych krajów i my niczym się szczególnym nie różnimy. Przecież nie ma jednolitości w przypadku Węgier, nie ma jednolitości w przypadku Czech. To widać jak na dłoni. Czyli to wynika z tych pobudek głębszych, nazwijmy to, aksjologicznych czy ideowych. Jak je ustosunkować do obecnego kryzysu? Dobrze, to pan profesor dotknął ważnej sprawy. To panowie, spróbujmy przyjrzeć się temu od strony właśnie wizerunku Polski. Węgry od początku miały jednorodne stanowisko. No, Czesi też, Słowacja też. My troszeczkę się zmieniamy. Są nawet takie zarzuty, że tak troszeczkę od ściany do ściany. Raz mówimy, otwieramy drzwi, potem... Dokładnie tak. I to wszystko, no, to o czym to świadczy? Jeśli mogę kontynuować ten wątek, to świadczy o właśnie braku zdecydowania, braku jakiegoś pewnego pomysłu, braku strategii, ponieważ mówienie w kategoriach bardzo moralistycznych, ono jest bardzo piękne, ale w warunkach politycznych, w warunkach konkretnych interesów, konkretnych udziałów jest zupełnie nierealne. I w tym momencie polski rząd jak gdyby idzie pod dyktando pani kanclerz Angeli Merkel, która się w pewnym momencie wycofała i stąd to od ściany do ściany stanowisko polskiego rządu w kwestii oczywiście uchodźców. Panie senatorze, jeśli mogę, bo to dotyczy pańskiego rządu. Nie ma sytuacji od ściany do ściany, bo to może w innych krajach tak jest. A to, że rząd, że pani premier szuka wspólnego języka z innymi krajami Unii Europejskiej, to jest normalne i naturalne. To nie my dyktujemy warunki Unii, tylko Unia działa tak, że wypracowuje pewne stanowisko. I my współuczestniczymy w tym, dlatego i trochę musimy być elastyczni i musimy słuchać głosów innych. Nie mamy dyktatu. Czyli jeżeli piszą dziennikarze, że rząd pani premiery wykopać w sprawie uchodźców lawirował jak mógł, żeby nie podpaść ani Brukseli, ani polskim wyborcom i ostatecznie twierdzą, zaliczył wpadkę, dyplomatyczną wpadkę. Podpadł komu się da. Bruksela uważa nas za egoistów, Berlin za polityczne popychadło, a kraj Grupy Wyszehradzkiej za zdrajców i sługusów Niemiec. Jeżeli wszyscy są niezadowoleni, prawda? To znaczy, że stanowisko było optymalne. Nie ma przesady? Panie redaktor, tu nie ma żadnej przesady. Jeśli mogę dwoma zdaniami. Po prostu Unia Europejska nie wypracowała żadnego sensownego programu, oprócz mówienia o konieczności pomagania, a to jest żaden program, nie ma sensownego problemu poradzenia sobie z uchodźcami. I stąd mówimy, że Polska się miota od ściany do ściany i po kolei traci jak gdyby wsparcie zarówno w Grupie Wyszehradzkiej, w której praktycznie nic nie znaczy, lekceważący stosunek Berlina, wiemy jak się zachowują. A rola Polski jako lidera, przecież myśmy byli inicjatorami bardzo wielu ważnych przedsięwzięć politycznych, powoływania ważnych instytucji politycznych i a to może jesteśmy nam mówiła, największym, panie, panie profesorze, państwem wśród tej a to grupy. Się zgadza. Która... I teraz co, tracimy pozycję lidera. Pan Piotr Hemmerling, SLD. Pani redaktor, ja się tutaj bardzo zgadzam z panem profesorem, że nie została wypracowana spójna, jak gdyby jednoznaczna, jednobrzmiąca oferta w stosunku do... Europa została zaskoczona problemem? Ja myślę, że jest o pół kroku za problemem, który powstał. Być może nawet więcej i z Brukseli nie płynie w tej chwili nawet jeszcze takie bardzo jasne, wyraźne przesłanie. Stąd może wrażenie, że nasz rząd się również, mówiąc kolokwialnie, mota. Przy również takim wewnętrznej niejednorodności, jeśli chodzi o ocenę potrzeby aklimatyzacji czy absorpcji tych kwot, które tak to tutaj nieszczęśliwie nazywamy, bo Próba naród ludzki, jest rzeczywiście, prawda? Tak, to tutaj bardzo nieszczęśliwie... A to jest sprzeczne z ideą solidaryzmu. Jakie kwoty? Solidaryzm na kwoty? Nazywamy to dosyć nieszczęśliwie. No, nie, i tutaj i tu wyraźnie widzę niestety troszeczkę taką pasywność ze strony Unii Europejskiej i zbyt późne działania zdecydowane. Stąd myślę, że i nasze działania również mają charakter takich naszego rządu, oczywiście działania takich
pozornych, bo tak mi się wydaje. One nie są do końca moim zdaniem jeszcze doprecyzowane. To znaczy, ja to, że państwo tutaj odwołujecie się cały czas do Unii Europejskiej jako instytucji, prawda, która jakby dzieli tych uchodźców i tak dalej, ale mi się wydaje, że fantastyczny przekaz miał Ojciec Święty Franciszek, który powiedział, bądźmy miłosierni, tak? Przyjmijmy tych uchodźców jako normalnych ludzi. Ja wiem, że ten problem jest bardzo złożony i tak, bo mają my już nawet o nim nie mówimy w tej chwili, różne obawy, ale ja bym tutaj nie obarczał jakby, że Unia Europejska, my sami jakby nagle stworzyliśmy problem. Przypomnijcie sobie, szanowni państwo, że podczas wojny czeczeńskiej do Polski przyjechało około 100 tysięcy Czeczenów i w ogóle nie był podnoszony problem Czeczenów w naszym kraju. No nie. I zapadła cisza i patrzymy po sobie, więc jeżeli możecie się państwo tego odnieść, to proszę bardzo. Pan Jan Krzysztof Ardanowski, Prawo i Sprawiedliwość, potem. To jest bardzo złożony problem i chyba dzisiaj nie będziemy rozmawiali o tym, kto jest uchodźcą, kto jest imigrantem. Nie, bo to są zupełnie tak, bardzo dzisiaj poważne dzisiaj trzeba problemy. Powiedzieć i tu zgadzam się z panem profesorem, władze Unii nie wypracowały żadnych pomysłów, co z tym robić. Niemcy, które mówiąc wprost naważyły tego piwa, w pewnym momencie się zorientowały, że to zapraszanie wszystkich pokrzywdzonych z tego świata dla Niemców się obróci przeciwko nim, więc teraz próbują przerzucić na pozostałych w Unii Europejskiej problem, który sami wywołali. I tu brak zdecydowania. Polski rząd jest w sytuacji takiego, naiwnego jakiegoś chłopca, który nie ma żadnego pomysłu, raz mówi co innego, drugi raz co innego, stracił w oczach wszystkich. I Niemców, i Unii, może Niemców, w końcu zgodził się na dyktat niemiecki, więc może tam w oczach nie stracił, ale takiego się nie szanuje, który na wszystko się godzi. Straciliśmy to, co powinno być naszą pozycję lidera w tej części Europy. Niestety Grupa Wyszehradzka jest w tej chwili właściwie tworem martwym. Panie pośle, Węgry od początku zachowywały się. Węgry grały swoją polityką międzynarodową, grały przede wszystkim po to, żeby udowodnić coś Unii. Natomiast my straciliśmy swoją szansę bycia liderem w tej części Europy, ale proszę mi wierzyć, w tym kontekście, o którym mówimy, rzeczywiście niesamowitego kryzysu, jaki Europa przeżywa, to spór prezydenta, premiera Polski jest nieistotny na międzynarodowej arenie. Nawet bym powiedział tak, czym bardziej się miota pani Kopacz i nie do końca wie, czego chce, jej ministrowie również, to pewna stabilność prezydenta, który nie oglądając się na te niedoprecyzowane kompetencje prezydenckie, zgadzam się z panem, że to nie do końca wiadomo, czym się prezydent ma zajmować. To nie jest układ prezydencki, nie jest kanclerski, nie jest... W tej sytuacji, w jakiej jest, próbuje budować dobry wizerunek Polski. Jego wizyta w Berlinie, znakomita. Wizyta w Londynie, rozmowy z Cameronem. Teraz w ONZ-cie będzie. No, się z panem nie zgodzę. No, powiedzenie, żeby emigranci nie wracali do Polski. To się tylko tak panu zdaje. To jest taki oklepany frazes. Ale było powiedziane. Powiedział dokładnie to, co wszyscy myślimy. Jeżeli by te 2 miliony emigrantów w tej chwili wróciło do Polski, to dopiero byśmy mieli problem. Ale dlaczego? To dopiero byśmy mieli problem. Ale oni wróciliby z doświadczeniem pracy. Czy pan żarty sobie stroi? No, oczywiście. Gdzie pan dla nich ma pracę w Polsce? Gdzie pan ma mieszkania dla nich? Gdzie pan ma żłobki? Gdzie pan ma szkoły? No, nie opowiadajmy głupot, przepraszam bardzo. Pan prezydent moim zdaniem jest w tej chwili osobą stabilizującą polski wizerunek w Europie. No ale to mówi poseł PiS, pan Jan Krzysztof Ardanowski, no, teraz pan Piotr Hemerling. Ja bym zaczekał trochę SLD. Z tą laudacją dla pana prezydenta Dudy. Faktycznie przejął rządy w nieciekawym czasie, w momencie, kiedy trwa kampania wyborcza, no i chcąc, nie chcąc wpisuje... Objął urząd bardziej, tak, prawda? Objął urząd, przepraszam. Wpisuje się w sposób zdecydowany w kampanię wyborczą i tutaj należy nad tym ubolewać. No ale tak już się te terminy po prostu zbiegły, że no, nie szło inaczej. Natomiast ja, pani redaktor, chciałbym jeszcze chwileczkę się odnieść do tego, do tej różnicy pomiędzy emigracją, a... Ale my o tym nie rozmawiamy. I nie będziemy o tym rozmawiali. Nie, dzisiaj już nie. No zostawimy ten problem, bo z całą pewnością on wróci z uwagi na to, że nam się tylko tak wydaje, że to jest problem w miarę prosty. Ja jeszcze może eksperci tak, mówią, że jest, kryteria oceny są bardzo skomplikowane. Odnośnie pana prezydenta Dudy. Wydaje mi się, że pan prezydent Duda, nauczony pewnym doświadczeniem, wszak pracował w kancelarii pana prezydenta Kaczyńskiego, widział z blisko, czym kończą się te spory, te przepychanki.
powinien moim zdaniem pokazać wyższość i wyciągnąć wnioski z tego, co działo się onegdaj, ale widać na ten czas chyba to nie bardzo wpisuje się jak gdyby w tą retorykę. Znaczy jeszcze można... Michał Grzybowski, Nowoczesny. Ma możliwość jakby stworzenia, pokazania nowej jakości, a tego nie widać. Taka forma prezentury, która jest w tej chwili jakby nam przedstawiana, to już widzieliśmy. Jakby nie ma nic nowego. Bardzo dobrze pan powiedział, taka jak jest przedstawiona. Ja akurat znam Andrzeja Dudę osobiście, znam tych wszystkich, którzy w pracy w tej chwili z nim współpracują. To, co jest przedstawiane w mediach, to jest wypisz, wymaluj powtórzenie przemysłu pogardy TVN-u, Gazety Wyborczej z czasów Lecha Kaczyńskiego. Właśnie próbuje nie angażować się w bieżącą politykę. Niektórzy w to nie wierzą, a zresztą nie odcina się od organizacji czy partii, z której wyszedł i byłoby to dziwne, gdyby nagle powiedział, że on tu jest z człowiekiem. Natomiast nie angażuje się. Czy widzieliście spot wyborczy z Andrzejem Dudą? A z Kopaczową widzę codziennie. Kopacz jest liderem partii. Dobrze, on nie jest liderem partii. W związku z tym nie musi się angażować w kampanię wyborczą. I teraz jest pytanie, czy propozycja... Ale to trochę demagogicznie się pan zakręcił, panie pośle. Czy propozycja pani premier Rady Gabinetowej, spotkań, gdzie ona by pouczała zapewne, ma się wpisywać w rzeczywiste problemy Polski, wizerunek Polski w Europie, rozwiązywanie pośle, problemu imigrantów, czy ma się chyba, wpisywać kampanię wyborczą Platformy pytanie Obywatelskiej? Pytanie chyba brzmi inaczej, czy to Rada Gabinetową zwołuje pani premier, czy pan prezydent? To raczej tak to jest jego prerogatywa, prawda? Jeżeli jest prerogatywa uzna, że trzeba, prezydenta zwołać, i w tym to ją momencie... zwoła. Na razie konsultuje to z poszczególnymi ministrami, którzy mają wiedzę bez porównania większą niż premier. Ale panie pośle, czy nie byłoby dobrym zwyczajem, gdyby na rozpoczęcie swojej prezydentury zwołał taką radę, poznał się z imienia, z nazwiska, z każdym z ministrów. Nic to nikogo nie kosztowało, a dla wizerunku prezydenta Dudy na pewno by był duży plus. Panie pośle, co pan na to? Bo to jest bardzo rozsądna propozycja. Ja na jego miejscu się spotkał. Nie jestem prezydentem i nigdy nie będę, natomiast ja bym się spotkał właśnie po to, żeby przeciąć te wszystkie spekulacje. Natomiast sytuacja, kiedy ktoś będzie wchodził w kompetencje prezydenta, nakazując mu, żądając, w tym momencie musi być, bo to pasuje do pewnej układanki Platformy, się z panem to myślę, że byłby naiwny, gdyby w tego typu grę znaczonymi kartami Pani Platformy profesorze. Grał. Tu chodzi o narzucenie swojej narracji, czyli rządzących, ponoszących odpowiedzialność. Pamiętajmy, że mówimy przez cały czas o kryzysie imigracyjnym, notabene temat pusty, ponieważ moim skromnym zdaniem w Polsce ten problem uchodźców, czy nazwijmy to imigrantów, będzie dotyczył bardzo, bardzo małej grupy ludzi. Tak. Natomiast on jest dobrym narzędziem do wyróżnialności w kampanii wyborczej. W związku z czym konieczność spotkania się pana prezydenta z Radą Gabinetową ja uważam za niecelowe, ponieważ oczywiście w tym momencie będzie to dotyczyło obrzucania się nawzajem zarzutami o współudział w tej sytuacji, czyli postawy wobec kryzysu, jaki ma miejsce poza naszymi granicami. A o czym świadczy ta zmiana? Bo pani premier najpierw poradziła pani minister, żeby nie złożyła wizyty, nie odpowiedziała na zaproszenie pana prezydenta, a potem jednak postanowiła zmienić zdanie. Panie senatorze, czy no myślę, jest to wyciągnięcie ręki do zgody i do chęci rozmowy i do kompromisu. No szkoda, że z drugiej strony tej chęci nie ma. Ale z drugiej strony to także świadczy o pewnym blamażu, no bo w polityce liczy się wiarygodność. Jeśli po prostu zmienia się zdanie z dnia na dzień, zresztą mówię, to nie chodzi o krytykę obecnych rządzących. Sytuacja sama z siebie jest wyjątkowo nieprzewidywalna. W związku z tym sugestie, jakie płyną ze strony od pana Junckersa czy pana Tuska, one emanują bezpośrednio na powiedzmy postawę rządu i on ma wyjątkowo wredną sytuację teraz. Jakie ma zajmować stanowisko przecież wobec kryzysu imigracyjnego? To jest proces i niektórzy podpowiadają moim zdaniem słusznie, że to się dopiero zaczyna. Czyli mamy przyjąć 2 miliony, myślę o Europie, czy ma przyjąć 20 milionów, a może 40 milionów emigrantów. Panie profesorze, Afryka liczy 900 milionów. My często narzekamy tutaj także tu w programie i publicystyka w ogóle bardzo często jest nastawiona na to, żeby pokazać, że w państwie polskim w okresie transformacji nie ma takiej jednolitej, spójnej wizji rozwoju państwa konsekwentnie realizowanej, że mamy właśnie z tym problem. Okazuje się, że Europa, że to jest szerszy problem. Europa również nie ma takiej wizji. Problem pojawienia się imigrantów to nie jest problem, który powinien nas zaskoczyć. Europa powinna być przygotowana na ten problem i nie reagować tak jak Angela Merkel, że prawda, otwieram drzwi,
można przyjeżdżać i wysyła czysty sygnał, prawda, ku pomości panowie, tylko a potem się okazuje nagle, że ktoś sobie zadaje pytanie, chwileczkę, my spróbujmy rozwiązać przyczyny tej migracji, a nie... Panie redaktor, jeśli mogę, to świadczy o tym. Ja zresztą, panie redaktor, w programach niejednokrotnie tym mówiłem, że Europa była dobra na okres prosperity. W momencie kryzysu praktycznie wszystkie interesy państwa narodowe są, tak, mówią swoim głosem i praktycznie i Junckers, i Tusk zostali oczywiście gdzieś tam głęboko w tle na rzecz pani Angeli Merkel. Pełna zgoda, pani redaktor, z tym, co pani powiedziała, to potwierdza tą moją pierwotną tezę, że Europa jest decyzyjnie pół kroku za problemem. Rzeczywiście po raz pierwszy usłyszałem od pana prezydenta Tuska, że należy powołać Europejską Straż Graniczną, aby ta formacja kompleksowo zadbała. Nagle się okazuje, że jest rewizja Schengen, że tak. To zadziwia. Mnie osobiście i wielu Polaków to zadziwia, że tak oczywiste sprawy w obliczu takiego, powiedziałbym, niegroźnego kryzysu, który przeradza się w jakąś hekatombę w tej chwili, Europa pokazuje taką swoją wielką słabość. My nierzadko dziwiliśmy się, że niektóre państwa europejskie taką izolacją się okazywały. No, dzisiaj widać, że ta izolacja nierzadko jest, ma swoje pozytywne aspekty. Uważam, że tutaj piłka jest po stronie w tej chwili Europy. Europa powinna bardziej doprecyzować swoje plany tak, aby poszczególne jej części składowe mogły realizować spójne, przewidywalne zadania. A czy to nie wynika z tego, że ten problem, że jest to kwestia kulturowa, że to są uchodźcy z krajów arabskich? Gdyby byli to uchodźcy z innych krajów, to jakoś może tego problemu by nie było. Jak poradzić sobie z imigrantami i jakie znaje się pomysł na to, żeby ci ludzie mogli tutaj... W rozmowie z panem posłem padło 2 miliony Polaków w Anglii. 2 miliony Polaków wyjechało do Anglii i jakoś Możemy się z Anglią porównywać. Ale kraj kolonialny. My mylimy skutki z przyczynami. Przepraszam. No, na dobrą sprawę na Bliskim Wschodzie podstawowym problemem jest terroryzm, o czym zapomnieliśmy. I to jest kwestia jakby obawy przed terroryzmem. I ja myślę, że w sposób naturalny ludzie zaczynają się bać. Byłoby czymś nienaturalnym, gdybyśmy w sposób jakiś taki miłosierny oczekiwali, że zostaniemy w pewnym momencie ofiarami. I to z tokiem rozumowania, jeśli pan poseł pozwoli. Czyli cały program, czy problem Europy, to jest umocnienie granic zewnętrznych i próba rozwiązywania tam problemu imigracyjnego tam. Natomiast ten głos się jakoś dziwnym zbiegiem okoliczności nie przebija. Albo przebija się gdzieś tam bardzo głęboko w tle. Rzeczywiście urzędnicy Unii Europejskiej zaspali. Ale to jest niewydolność, jeżeli ktoś był w parlamencie, to widzi te tysiące urzędników noszące papiery, przekładające z biurka na biurko i tam wypracowanie decyzji w sytuacji, kiedy ją trzeba zrobić szybko, jest prawie, że niemożliwe. No to znaczy, w moim przekonaniu trzeba zreformować. To znaczy, że instytucja jest niewydolna. Tak, panie senatorze, ale Polak w tej chwili stoi na czele powiedzmy rządu unijnego i dzisiaj mógłby przenieść te dobre wzorce decyzyjne tam, czy przynajmniej próbować je przenieść. Reforma Unii jest tak trudna, przecież Cameron o tym mówi cały czas, to prawie, że wyjdzie Anglia z Unii, a nie dokona zmian czy reorganizacji. Koszty ponoszone i sposób podejmowania decyzji jest absurdalny. Afryki mniejszej trwa od wielu miesięcy i od wielu miesięcy był raczej szantaż moralny. Pytanie, czy chrześcijan byście przyjęli, a muzułmanów nie, a przecież wojna, a to są ludzie pokrzywdzeni przez los, a nie było zastanawiania się nad tym, jak rzeczywiście technicznie, logistycznie, organizacyjnie nad tym problemem zapanować. Dopiero Orban, którego nie lubią w Europie, który jest przedstawiany w sposób bardzo jakiś taki wykoślawiony, zaproponował rozwiązania bardzo konkretne. Trzeba, skoro Grecja sobie nie radzi z ochroną własnych granic, to trzeba powołać Europejską Straż Graniczną, która pomoże Grekom, żeby to robić. Również zasada, która obowiązuje w prawie międzynarodowym pierwszego kraju bezpiecznego. Jeżeli jest teren wojny, to ludzi trzeba przetransportować do pierwszego bezpiecznego kraju granicznego, czy pierwszego bezpiecznego, tam pomóc im.
w postaci żywności, lekarstw, zakwaterowania, odzieży i tak dalej, po to, że jak ustaną przyczyny, dla których wyemigrowali, po to, żeby mogli wrócić, budować swoją przyszłość tam, skąd wyjechali. Tego w Europie nie stwierdzono, nie zrobiono. Ale pan mówi również o tym, jak rozwiązywać technicznie ten problem, który powstał. Natomiast w tej chwili chyba cały świat, to nie jest tylko kwestia Europy, to jest kwestia świata, żeby stanęło w obliczu rozwiązania bardzo trudnego problemu. I myślę, że mocarstwa powinny się dogadać po to, żeby wesprzeć te siły antypaństwu islamskiemu. Panie redaktor, oczywiście bez udziału Rady Bezpieczeństwa, bez udziału Stanów Zjednoczonych, bez udziału prawdopodobnie Rosji, nie da rady rozwiązać problemu i państwa islamskiego, i Syrii, i Libanu, za chwilę tam może eksplodować, Libii, Iraku i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli te problemy nie zostaną rozwiązane, a się na to nie zanosi, to fala emigrantów z tamtych terenów będzie coraz większa. Europa, która ma miła tych ludzi, że my wam stworzymy dobrą przyszłość, jest bezradna, nie przyjmie miliarda ludzi na świecie, którzy są głodni, którzy są przerażeni swoją rzeczywistością. Tak się dzisiaj wyjątkowo nastawiłam na cytaty, ale tak się złożyło, że jest ich sporo, a wiążą się z problemem, o którym mówimy. Bo jeśli mówimy o sposobie zarządzania państwem, to w najnowszym numerze Newsweek Polska, no trudno podejrzewać o propisowskie sympatie gazetę, piszą jednak dosyć jednoznacznie o sposobie funkcjonowania rządu. Ja państwu zacytuję fragment tego tekstu. Piszą, no, jeden z pracowników, współpracowników pani premier, pisze, w kogo nie powstrzyma tego tsunami, który pojawi się 25 października. Ona fizycznie jest przemęczona, te podróże pociągami i wyjazdowe posiedzenia rządu ją wykańczają. Poza tym brakuje jej politycznej intuicji. Nie ma własnych pomysłów i przez to przyjmuje wszystko, co podsuwają jej doradcy. A że koncepcje często są sprzeczne, to na końcu powstaje wrażenie chaosu. Szefowa miota się od ściany do ściany. Tym bardziej, że na odległość doradza jej jeszcze Tusk, który, jak zgodnie twierdzą politycy Platformy, po zakończeniu pracy w Brukseli zamierza wrócić do partii i zawczasu próbuje spacyfikować swojego potencjalnego rywala, czyli szefa MSZ Grzegorza Schetynę. Jednym słowem, trzeba powiedzieć jedno, że to, co się dzieje w tej chwili i sposób rozwiązywania problemu wynika też z wewnętrznych problemów Platformy, panie senatorze? Niewątpliwie tak duża partia jak Platforma ma różne skrzydła, różne tendencje i kilku liderów. Niestety niektórzy liderzy próbują wykorzystywać ten moment trudny w Europie, w Polsce i w Platformie. Ale myślę, że tę opinię, którą pani zacytowała, należy potraktować jako głos kogoś, kto został zwolniony z pracy. Ja nawet mogę się domyślać, czyj to jest głos. I zawsze ta osoba będzie mocno tendencyjna. To, że pani premier jest bardzo pracowita, to widzą wszyscy. A to, co widzimy, to nie świadczy o tym, że ta osoba, no, jakkolwiek, jak pan mówi, rozżalona, jeśli pan wie, kto to powiedział, nazwała problem właściwie, dobrze go zdiagnozowała? Nie, tendencyjnie, bardzo tendencyjnie, bo to, że premier jest pracowity, to jest akurat zaleta, a nie wada. Natomiast to, że słucha różnych głosów, to też jest dobrze. Być może należy bardziej selektywnie te głosy traktować i nie wszystkie próbować realizować, ale na pewno wszystkie nie są realizowane. I ja uważam, że w tej sytuacji, w jakiej Platforma się znalazła w tej chwili, to akurat pani premier jest osobą, która, zresztą z sondaży to wynika, pracuje na konto Platformy pozytywnie. Panowie, za chwilę pani premier będzie miała i rząd kolejny problem, mianowicie 1 października powinna zacząć działać kompania węglowa bez długów, a przypominam, że pod koniec ubiegłego roku te długi przekroczyły 4 miliardy złotych i z takim wkładem 1,5-milionowym w kasie, prawda? I teraz pytanie. Górnicy mówią, nie dotrzymano słowa, pójdziemy pod Urząd Rady Ministrów, będziemy protestować. Czy my w Polsce umiemy sobie na miarę obecnych czasów i problemów rozwiązać bardzo ważny problem energetyki i w ogóle wydobywania węgla, górnictwa? Czy potrafimy sobie z tym poradzić? To jest kilka aspektów tej sprawy. Przede wszystkim rzeczywiście rząd nie dotrzymuje zobowiązań, które w styczniu tak szumnie negocjował, ogłaszając pakiet dla Śląska, jakieś tam rozwiązania dla Śląska, które się okazało było
nic nie wartym propagandowym jakimś uspokojeniem sytuacji na chwilę. I górnicy to są fachowcy od spraw węgla, ale jednocześnie obserwują, czy to, co było zapowiedziane, jest realizowane, czy nie. Oczywiście sytuacja jest dramatycznie trudna. Cena węgla, która jest bardzo niska, dawno nie na było świecie. Tak, poniżej $50 za tonę. Nieopłacalność energetyki. To nie jest zresztą problem efektywności kopalń. To jest pytanie, jak w Polsce funkcjonuje handel węglem. Jeżeli średnia cena węgla jest $50 czy poniżej 50, czyli 150 zł, to dlaczego u mnie we wsi węgiel kosztuje 900 zł? To jest pytanie, kto na tym całym mechanizmie zarabia. Ale o tym natomiast od dawna mówimy, pani Aniu, pani redaktor, tego nie rozmawialiśmy ukrócić, wielokrotnie, hurtowników. Również tu w tym studiu rozmawialiśmy o tym, konia z rzędem temu, kto wie, jaki my chcemy mieć miks energetyczny, jaki my chcemy mieć system elektroenergetyczny, czym zasilany. I takie szarpanie się, tak jak w przypadku emigrantów od płota do płota, tak samo jest sprawa tutaj. Czy to będzie węgiel, czy będzie elektrownia atomowa, czy energia odnawialna, w tym wiatraki z Niemiec i tak dalej. Nie ma żadnej spójnej strategii. W związku z tym górnicy mówią, znowu nas oszukano i niczego nowego nie zaproponowano. Co więcej, utopiono w reformie górnictwa 100 miliardów złotych. Za to już powstałyby, można byłoby utworzyć dwie elektrownie atomowe. Znaczy, bo tu się wiąże kwestia Pan za nas Michał tym, że Grzybowski, po prostu rządzący kiwają górników. Bo trzeba wprost powiedzieć, że kopalnie w takiej postaci, jak są teraz, nie powinny funkcjonować. Nie powinny być organami państwowymi, zarządzanymi przez państwo. Mamy przykład... Czyli prywatyzować? Dokładnie. Prywatyzacja... Mamy przykład Silezji. Myślę, że to jest idealny przykład, bo przecież no, Silezja została jakby sprywatyzowana przez związkowców. To związkowcy, którzy tak silnie walczą o utrzymanie jakby swojego status quo w obecnych kopalniach, potrafili przygotować biznesplan, znaleźć inwestora i dzisiaj kopalnia Silezja zwiększyła zatrudnienie z 750 górników do 1700, a efektywność jednego górnika to jest 1550 ton. Z około 500 ton, które były przed sprywatyzowaniem tej jednostki. Bogdanka, kolejny przykład. Tylko i wyłącznie prywatyzacja, ale to obecnie rządzący powinni powiedzieć, słuchajcie, nie ma innej drogi. No tak, ale z drugiej strony, jeżeli kopalnia, w której kończy Senator się węgiel, Kobiak, wydobycie jest nieopłacalne, i każdy logicznie myślący człowiek powie, trzeba ją zamknąć. A jeżeli rząd to próbuje zrobić, to mamy związkowców, którzy się kładą na ulicy, mamy ludzi rzucających kamieniami i benzyną, mamy związkowców, którzy bronią i niektóre partie, które mówią, że górnik jest święty. Ale to rząd się boi, panie senatorze? Panie senatorze, rząd ale... się boi? Siła je, tak, tak. Pod tak presją, gdzie jest to tak zmasowany atak, praktycznie trudno się nie ugiąć. No właśnie, a są inne grupy społeczne, które jakby ucierpiały wskutek transformacji i zgadza nikt się nad nimi nie pochylał. Mało tego, to oni dopłacają, siły, to nie dopłacają pozycja do siły górników. Danej grupy zawodowej powoduje to, że jakby wszyscy cierpią. No, znaczy jakby my musimy sobie jasno powiedzieć, cena węgla nie będzie szła w górę. Stanieje ropa i węgiel też nie będzie szedł w górę. W tej chwili kontrakty na rok 2016 jest poniżej 50 z logiką dolarów. Cykliczności w ekonomii. Nie wierzę w to, że co ja może chciał, się zmienia. Ja bym jednak chciał wrócić z powrotem do kompleksowego spojrzenia na polski system energetyczny. Kopalnie są tylko jednym z jego elementów, jednym z ogniw łańcucha. Jeżeli cały system jest poszatkowany, to dlaczego, proszę państwa, nie ma takiej sytuacji, że skoro węgiel sprzedawany z kopalń ze $150 spadł na $50, to nie ma żadnego odbicia w cenie prądu. Ponieważ sprywatyzowano elektrownie, elektrociepłownie. To są koncerny zachodnie, które są właścicielami i na kopalnie się przerzuca różnego rodzaju problemy, wmawiając, że tam za dużo górników, że za mała wydajność. Związkowców się do tego jeszcze próbuje dorobić. Nie, musi być przebudowany, przeanalizowany cały system energetyczny w Polsce. Pan Piotr Hemerling. Proszę państwa, my tu na pewno jakiegoś panaceum na rozwiązanie nabrzmiałego problemu nie znajdziemy. Ja chciałbym wrócić do 17 stycznia bieżącego roku, kiedy zostały podpisane porozumienia z górnikami i do praktycznego aspektu tego porozumienia. No, miały być wykonane pewne kompleksowe działania. Dzisiaj widzimy, że te działania nie zostały wykonane i przyjdzie za chwileczkę zebrać żniwo braku tych decyzji w gorącym okresie kampanii wyborczej. I trzeba ocenić, czy działania pani premier wówczas były adekwatne do tego problemu wtedy.
Ale ówczesne działania były podyktowane zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. No dobrze, ale spójrzmy na konsekwencje. Czy pani premier cały swój autorytet położyła wówczas, negocjując z górnikami, zamiast merytorycznego ministra wówczas gospodarki, wicepremiera Piechocińskiego, którego jakoś tak dziwnie mi zabrakło w tych negocjacjach, pani premier cały swój autorytet położyła i dzisiaj tym negatywnym elementem dla niej będzie utrata tego autorytetu. Ja nie wiem, co pani premier dzisiaj będzie miała do powiedzenia tym górnikom, którzy przyjdą 1 października, bo tak zapowiadają. Niestety tak się spodziewam, że być może nie sami do protestować. Tylko ta patologia, że dopłaca się do wydobywania węgla, to jest problem wszystkich Polaków, nie tylko rządu i nie tego rządu. Panie senatorze, dopóki sobie zgodę. Uczciwie nie powiemy, że kopalnie, w której kończy się węgiel, trzeba zamykać i że jest konsensus i zgoda narodowa, że trzeba te kopalnie zamknąć, dopóty tego systemu nie uznamy. Panie senatorze, tutaj to zgoda, oczywiście. Tak. To rząd podejmuje decyzję i to rząd zgoda, zawiera umowy, bądź proponuje rozwiązania. Rząd nie powinien oszukiwać wszystkich rozsądnych Polaków. Wszystkich. Bo dopłacanie do kopalni, w których kończy się węgiel... Na czym miałoby polegać to wsparcie? Że zamykamy kopalnie. Jeżeli wszyscy uznamy, że można zamknąć kopalnię, to należy zamknąć. Ale kopalnie są nieopłacalne. Pan mówi o idealistycznym podejściu. Panie senatorze, ale w Polsce zbyt dużo zamykano różnych dużych podmiotów gospodarczych. Czyli wydobywać węgiel, jak to się nie opłaca w tej kopalni? Nie, to nie jest tak. To jest kwestia restrukturyzacji i zgodzę się tutaj z kolegą posłem, który mówił o kosztach sprzedaży i kosztach wydobycia. Są zamknięcie kopalń jest... Tak, bo są kopalnie, w których opłaca się wydobycie i są, w których się nie opłaca wydobycie. No i będziemy sprowadzać węgiel z Rosji albo z Ukrainy. Oczywiście, bo są metody wydobywania węgla metodą odkrywkową, gdzie jest tani węgiel. Nie wiem, po co w Polsce wydobywać węgiel z kilometra pod ziemią, jeżeli są kopalnie w Stanach, gdzie tak jak węgiel brunatny wydobywa się metodą odkrywkową. Panie senatorze, metody zgazowania i różne inne sposoby wykorzystania węgla. To myślenie, które pan senator zaprezentował, ja słyszałem wielokrotnie. Skoro produkcja prądu w Polsce jest za droga, to może zacznijmy kupować prąd z Rosji albo z Niemiec. Czyli co? Co będzie siłą naszego państwa, jeżeli wszystko zamkniemy, bo z jakichś powodów się w tej chwili nie opłaca, a może tak, nie opłaca się, nie podejmujemy restrukturyzacji. Trzeba oczywiście, to musimy naprawiać według zasad ekonomii, ale cena jest ceną chwilową. Może się nagle okazać, że na rynek światowy kształtuje. Panie pośle, ale ta koniunktura polityczna dyktuje naprawdę bardzo złe rozwiązania, to znaczy sankcjonuje tę sytuację, która jest. Bo pani Beata Szydło, stojąc przed kopalnią Brzeszcze, również obiecała, że nie pozwoli na to, żeby Zgadza ją zlikwidować. To, tego nie można traktować w kategoriach politycznych. Redaktor, to trzeba spojrzeć tak, na to ekonomicznie. I to wymaga rzeczywiście analizy. Natomiast ja nie godzę się z takim myśleniem. Zamknijmy wszystko, kupimy wszystko na granicy. Panie pośle, nie jestem za tym, żeby zamykać wszystko. Tylko kwestia jest jakby dokładnej analizy każdej kopalni. Indywidualnie rozpatrywać je poprzez pryzmat kompanii węglowej, tylko każda kopalnia jest osobnym podmiotem, który ma określoną rentowność, bądź też tej rentowności nie ma. Przykład Silesii pokazuje, że kopalnia miała być zamknięta. Dzisiaj kopalnia rozkwita, a miała być kopalnią zamkniętą. Jeżeli państwo pozwolicie, jeden bardzo króciutki wątek. To, że nie ma kompleksowego myślenia o systemie energetycznym, pokazała choćby ustawa o odnawialnych źródłach energii. Czekaliśmy latami, miało być wielkie nowe otwarcie. Co się okazało? Utrzymano dofinansowanie do kwestionowanych społecznie ferm wielkich wiatraków do współspalania, absolutnie kryminalne przedsięwzięcie, współspalania biomasy pochodzącej z importu upin orzechów z Nigerii, sprowadzanych i ścinek z Białorusi, na którym trzyma łapę mafia pana Burego. I trzeba też otwarcie o tym mówić, że nie ma żadnego pomysłu państwa, rządu, który ma dowody na taki zarzut. O tym wielokrotnie wszyscy mówili i to jest sytuacja absolutnie skandaliczna. Ja ponoszę, pani redaktor, za to odpowiedzialność. Jest to sprawa absolutnie skandaliczna, kiedy można było stworzyć pewną wartość dodaną, kwestia energetyki prosumenckiej, kwestia energetyki wodnej, kwestia tego, co by pobudziło działalność społeczną ludzi, obywateli, którzy czuliby się odpowiedzialni za własne państwo. Zostało wszystko utrącone na utrzymanie mechanizmu, do którego rocznie dopłacamy kilka miliardów złotych, kryminalnego współspalania biomasy.
Pan Piotr Hemerling, SLD. Ja może nie zgodzę się tutaj akurat z tą częścią wypowiedzi dotyczącej mafii, jeśli chodzi o działania posła wspomnianego, ale zgadzam się z panem posłem Ardanowskim co do braku wizji rządu co do polityki energetycznej. I to determinować powinno te działania również w sferze energetycznej. Bo rzeczywiście, no, będziemy zamykać. Był taki czas, że zamykaliśmy kopalnie, likwidowaliśmy szkoły górnicze. Nagle okazało się, że wrócił pewien boom na węgiel. Nie było górników, sprowadzaliśmy ich z zagranicy. Zaczęły być otwierane na nowo szkoły górnicze. Brak takiej przemyślanej sekwencji zdarzeń. Tylko jeden z przykładów, tak. Bo można by ich dużo więcej. W ogóle całe szkolnictwo zawodowe, tak, prawda? To ja mógłbym tak, też na ten temat bardzo dużo. Kryzys, stocznie się nie opłacają. Nagle na świecie stocznie są kurami znoszącymi złote jaja, a u nas stoczni nie ma. Ale jak nie ma, panie pośle, jak nie ma stoczni? Przecież co chwilę słychać o tym, że jakiś okręt jest. Oczywiście nie są to wielkie masowce do przewożenia kontenerów, ale okręty, statki specjalistyczne. Jachty dla milionerów, to rzeczywiście się wyspecjalizujemy. No ale nie, no mamy bardzo wyspecjalizowane stocznia Nauta na przykład. Jakie drzewa rosną w dokach w stoczni w Gdańsku? No dobrze, no może w stoczni gdańskiej, tak, ale jest mnóstwo innych stoczni mniejszych, które się doskonale rozwijają. Na świecie. Piąta stocznia na świecie. Panie profesorze, czyli reasumując, bo pan jest politologiem i tutaj nie jest pan żadną siłą polityczną. Panie profesorze, co my musimy właśnie... Przede wszystkim strategia długofalowa to jest kwestia 5-20 lat. To jest kwestia zbudowania pewnych przyczółków do myślenia, po pierwsze, propaństwowego, bo to, co się kiedyś nazywało... No o tym można było myśleć już na początku transformacji, to zaniedbaliśmy. Panie redaktor, co tworzono na fali neoliberalnego, otwartego, głębokiego, właśnie jak gdyby globalnego, gospodarowania, to już jest mit. To się nie zdarzy nam w najbliższych kilku dekadach. Świat musi przejść swój katarzis, aby wrócić do tych reguł, które były kształtowane przez państwa narodowe. No proszę spojrzeć, to o czym wszystkim mówimy, to jest pokłosie kryzysu z 2007-2008. Ale to pan mówi o takiej wizji, która mówię będzie, panie profesorze, tym, ona jest, no, jakie katarzis, żeby wrócić? Ja mówię o tym, aby rzeczywiście gospodarka, to o czym mówił pan poseł, rzeczywiście nie monopolizowała, nie narzucała własnej reguł, przecież koszt wydobycia i koszt sprzedaży to są dwie różne, powiedziałbym, astronomiczne ceny z jednej i z drugiej Panie strony. Panie profesorze, 31 kopalń dzisiaj pracuje na pół gwizdka. To świadczy 50% o tym, możliwości, które ma, wykorzystuje. Panie redaktor, to świadczy o tym, że kryzys na dzień dzisiejszy w świecie jeszcze nie został zakończony. To samo dotyczy ropy naftowej, czyli w sposób naturalny można oczekiwać w perspektywie najbliższych kilku lat wzrostu cen węgla czy wzrostu cen ropy, jeśli rzeczywiście gospodarka światowa będzie odbijać się od dna. Panie profesorze, ale trzeba pamiętać o tym, że rynek chiński, który jakby był generalnie jakby motorem napędzającym rozwój gospodarczy w świecie, no generalnie w tej chwili stawia na ograniczenie CO2. No zgoda. Więc nie będzie zużycia takiej ilości węgla, które było do tej pory. Zgoda, ale ten węgiel można przetwarzać. Tak samo jest z ropą i jej pochodnymi. Czyli nie łudźmy się, że będziemy żyć z samego powietrza. W ubiegłym roku spadła produkcja energii z węgla kamiennego. O 7%. Czyli ta tendencja jest raczej spadająca. I sądzimy, co jest oczywiście naiwnym myśleniem, że teraz tą energię ze spalanego węgla zabezpieczymy za pośrednictwem czy za pomocą energii wiatrowej? Absolutnie nie. No więc to są mity, Polska które... Polska jest skazana na węgiel. Oczywiście, że tak. To są mity, które się utrwala w tym społeczeństwie. Jeżeli Polska, a jeżeli byłaby nawet skazana na węgiel, to czy mamy sankcjonować i respektować tę sytuację, która jest w tej chwili, panowie? Wiecie państwo, że system elektroenergetyczny... Panie pośle, ja o to zapytałam. Czy fakt, że Polska, pan twierdzi, jest skazana na węgiel. Czy to znaczy, że mamy spokojnie patrzeć na to, co się dzieje, sankcjonować obecną sytuację i włożyć w kompanię węglową 1,5 miliarda złotych, ale nie bo tyle ma być roli węgla października? W energetyce, bo jeżeli ktoś tak mówi, to nie zna również, jak funkcjonuje gdzie indziej. Często powołujemy się na Niemcy, pokazując te tam fermy wiatraczne. 60% energii elektrycznej w Niemczech jest produkowane w dalszym ciągu z węgla i Niemcy nie zamierzają z tego absolutnie rezygnować. Ale w Polsce też 60% jest produkowane z węgla brunatnego, tak samo jak w Niemczech. I problemem ceny energii elektrycznej to jest problem węgla brunatnego, który jest stabilny, wszystko działa dobrze. Węgiel kamienny jest tylko
częścią tego źródła energii, wcale nie największą częścią. Myślę też, że my podlegamy pewnym modom, a że mamy tendencję do ciągłej uniżoności, w związku z tym na Zachodzie sformułuje się jakąś tezę, że teraz będzie tylko i wyłącznie, będziemy żyli miłością i powietrzem, w związku z tym odrzucamy węgiel, odrzucamy ropę, odrzucamy podstawowe składniki energetyczne. Na początku tej rozmowy pan poseł Jan Krzysztof Ardanowski powiedział podał różnicę, jeśli chodzi o cenę węgla. Dlaczego my mówimy o tym od lat, że są pośrednicy, że ten węgiel dostaje się w kolejne ręce, które sobie próbują na nim zarobić i nic z tym nie robimy. Ta bezczynność kolejny raz jest czymś, co dokłada cegiełkę do problemu, który już mamy. No ale jeżeli my się decydujemy na zakup węgla w takiej cenie, którą otrzymujemy od hurtownika, no ten hurtownik też jest przedsiębiorcą. A jakie ma wyjście? A jakie jest wyjście klienta? Alternatywy nie ma. Więc jakie jest wyjście klient indywidualny nie, ale hurtownik dlaczego również, nie? No? Również ktoś, kto handluje węglem, musi kupować u większego pośrednika i ten jeszcze u większego pośrednika. My mówimy od dawna, że trzeba tę procedurę ukrócić. I co? I nikt tego nie próbuje robić. Te procedury trzeba ukrócić i nikt tego nie robi. Może tutaj państwo powinno bardziej interwencyjnie podejść niż... Państwo obiecało, że będzie regulować, że wejdzie w ten obszar. Państwo nie jest od regulowania. Państwo nie jest od regulowania. Jeżeli w gestii A co się dzieje w kopalniach? Reguluje państwo? Ręcznie w tej chwili steruje? Ale, bo pan mówi o tym, co, jak Polska powinno od, być. Od kilkunastu lat funkcjonuje w rynku globalnym. My jesteśmy uzależnieni od rynku globalnego. Nie od tego, że państwo wyznaczy cenę węgla takiej wysokości czy innej. Jesteśmy w rynku globalnym i nie mamy wpływu, no mamy powiedzieć Amerykanom, Australijczykom, Rosjanom, macie sprzedawać węgiel po $100 za Nie, ma pan tonę. Rację, tylko problem polega na tym, że państwo nie może tego powiedzieć, ale jako odpowiedź to łoży, dokłada pieniądze jakby z naszych pieniędzy, pieniędzy podatników i takie mamy błędne koło. Panie redaktor, wszyscy problem widzą, wszyscy potrafią go zdefiniować w miarę trafnie. Niestety stale mamy powtórkę z rozrywki. Co jakiś czas mamy górników w Warszawie, mamy również inne grupy zawodowe, które być może na jesień pokażą, na co je stać, co potrafią. Czego oczekują. No i to jest nasz wspólny problem. I to jest niestety także puenta tego programu. Zobaczymy, co będzie się działo, czy rzeczywiście 1 października ten problem wróci do debaty publicznej i jeśli tak, to w jakiej formie. No ale to 1 października za kilka dni, a na razie bardzo państwu dziękuję, bardzo panom dziękuję, również radiosłuchaczy i internautów serdecznie żegnam i zapraszam za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia.